Witam ponownie. W kolejnym odcinku z tej strony Centurion i tak dalej. Czas na jakąś herbatkę. Herbatka to tak w ogóle przy okazji. No bo cóż, bo trzeba odymić tego nożyka. Nieco. Ach, najważniejsze, wilk. Słuchajcie, kochani, chciałbym powiedzieć, że ten film dedykuję znowu jednemu z nas. I nie jestem to ja. W odpowiednim momencie powiem komu i dlaczego. A propos miejsc, rzeczy i przypadków, to tutaj przy tym powalonym drzewie kiedyś pierwszy raz drugą moją kuchenkę, czyli wilka, survival kettle, pierwszy raz odpaliłem i pamiętam, że wtedy bardzo serdecznie zachęcałem do użytkowania rzeczywistości leśnej poprzez oglądanie kanału Jacka, naszego drucha Forestmana. Jacku, pozdrawiam cię serdecznie. Wprawdzie to nie jest wilk survival kettle, ale wilk for head i to też jest bardzo fajny, stary mój, wysłużony wilk z zamierzchłych czasów. W tym plecaku mniejszym noszę go na stałe. Tamten jest w większym plecaku moim i tyle, szanowni koledzy. No i co ja więcej mogę powiedzieć? To trzeba odpalać, prawda? A! Dzwoni, Szokorku, dzwoni. Pozdrawiam cię, nasz kochany Szokorku. I prosimy o więcej filmów, bardzo ładnych filmów z lasu, ponieważ oglądanie filmów na twoim kanale to jest rozumienie lasu za pomocą twojego zmysłu wzroku i nie tylko. Tam na tym kanale Szokork, słuchajcie, to Szokork jest od koncepcji. No i ci, którzy oglądają Szokorka, to wiedzą, o czym ja mówię. I tyle. Chcę też pozdrowić Sławka z kanału Sława Las. Też
powiedzieć mu, że cierpliwie czekam, Sławku, na jakiś twój materiał z lasu, jakąś pogadankę. Słuchajcie, a póki co zaglądajcie na kanał do Sławka, popatrzcie, jakie fajne rzeczy. Wracam pamięcią ciągle, Sławku, do twojego pierwszego filmu. Super, super film. Mariusza pozdrawiam, outdoorowego, który zawsze mnie wspiera dobrym słowem. Bardzo poczciwy nasz kochany leśny druh. Mariusz. Więcej. Pozdrawiam Marcina Szypulskiego. Bardzo prawilna postać, poczciwa, opowiada zawsze na kanale, jak to radość mu sprawia robienie radości innym. Bardzo dobrze, Marcinie, bardzo dobrze robisz, przez to będziesz szczęśliwym człowiekiem, słuchaj. Czy będziesz? Jesteś, powinieneś być. Jacek Lewoń powiedział, że to jest kawał blachy, czy jakoś tak. No zgadza się. Pozdrawiam ciebie, Jacku. Tomkowi Forysiowi to ja zawsze powiem, ty masz być jak Tommy Lee Jones w Ściganem. Jakoś tak. Słuchajcie, kochani leśni druhowie. Myślę sobie o was teraz, wiecie, bo bardzo mnie buduje wasze komentarze, dlatego staram się po prostu gdzieś kręcić, robić, wychodzić, żeby tym samym się wam odwdzięczyć i sami dobrze wiecie, że robienie w ten sposób, jak teraz tutaj, to jest najlepszy sposób odwdzięczenia się wam za wasze budujące komentarze, za wasze dobre słowa. Kinomaksie, jak ty masz na imię? No, Arencio! Pozdrawiam ciebie, Arencio. Krzysiek Misiek. Tak to jest. Słuchajcie, ja dobrze mówię wszystko. Panią profesor trzeba też pozdrowić. Słuchajcie, pozdrawiam ciebie, Basia. I twoją rodzinę. Słuchajcie, po tym konarze to mrówki chodzą sobie, ale te mniejsze takie, nie te agresory. I widzą, co się dzieje i w jakiś zorganizowany sposób wycofują się te mrówki. Ja wrzucam patyczków troszeczkę suchych, troszeczkę mokrych, no bo trzeba wywołać trochę tego dymu. Żeby tego SI6 odymić, no bo zapach noża, jego fabryczny, jest miły, to fakt, ale tylko na początku. Natomiast nożyk to powinien tak naprawdę, w moim odczuciu, to jest moje osobiste odczucie, przecież wy macie swoje i możecie mieć takie same, albo możecie mieć inne, no to powinien nosić znamiona, że był pracowany. Szkoda, że nie wziąłem po prostu ze sobą SI5, bo bym wam go tak bardzo dokładnie do kamery pokazał, ale nic straconego. O.
No i cóż, jeszcze trzeba jednego człowieka pozdrowić. Ci, którzy oglądają kanał, to wiedzą. Wilk pracuje. Szymon. Szymon. Kanał Leśny Relaks. Szymciu, pozdrawiam cię serdecznie, leśny druhu. I dobra, słuchajcie. Robimy coś, czy nie? No i dobrze. Powiem wam tak, że mówiłem ostatnio o kondorze Atrox. Korci mnie ten kondor Atrox. Ale powiem wam, że oglądałem dzisiaj też na YouTubie film Esi Hunglas, oni to wymawiają, dwa. No, niektórzy mogliby wymówić Dżunglas literkami, jedna po drugiej jest napisane Junglas. Też takie poczciwe dziorbadło. Słuchajcie. Rękojeść z Mikarty zaczyna nabierać zapachu dymu. Ale to jeszcze nie jest to. Słuchajcie. Coś mokrego. Tak w nawiasie mogę wam powiedzieć, słuchajcie, że ten czajniczek to jest czajniczek Eagle. Można nabyć go w sklepie laplander.pl. Bardzo szybko, muszę wam powiedzieć, zagotowuje wodę, czy jakikolwiek tam płyn wlejemy do gotowania. Madenko tam, nie wiem, mosiężne czy jakieś tam, nie wnikałem. Tomek, jak oglądasz ten film, napisz proszę w komentarzu, jakie on madenko, ten czajniczek, gdybyś mógł. Dziękuję z góry. No i dobra, słuchajcie, ten nóż teraz jest systematycznie okapcany przeze mnie, bo wrzuciłem troszeczkę wilgotnego drewienka. Dym w oczy już idzie. No, nabiera już ustawowego leśnego zapachu. I o to chodzi. No i dobrze, słuchajcie kochani, chciałbym teraz wam powiedzieć, komu dedykuję ten film.
Będę posiłkował się tutaj internetami. To jest kolega, który nazywa się na swoim niku Paweł0727. I ten nasz kolega wczoraj w filmie z unboxingu tego noża napisał mi takie słowa: kolejny fajny unboxing. Pomijając cenę, nóż na pewno fantastyczny. Z chęcią obejrzę go w akcji, spowitego dymem z wilka, a w tle będzie szumiał wielki stary las. Pawle, pozdrawiam cię serdecznie i ten film dedykuję przede wszystkim tobie, nasz leśny druhu. Czuj się tutaj wśród nas miło na tym kanale. Las wprawdzie nie szumi, ale tamte drzewa za mną mają kilkadziesiąt lat co najmniej. A to chyba wcale nie musi oznaczać, że jest to stary las, no bo nie znam definicji starych lasów w tym momencie. Musiałbym po internetach, po Google'ach szukać, ale jedną z tych czynności, o których tu wspomniałeś, no to jak widzisz, uczyniłem. I pytanie, nóż fantastyczny. Tak, bardzo fajny jest. Pozdrawiam ciebie serdecznie, Pawle. I dziękuję za pozytywne komentarze. Słuchajcie, Paweł 0727 to jest ten człowiek, dla którego jakiś czas temu robiłem taki mały pokazik noża Condor Swamp Romper. Też zacne ostrze, płaskie ostrze. Nie powiem, żebym był wrogiem skandynawskich ostrzy czy innych. No bo nożyki są piękne przecież, prawda? Ale płaskie ostrze to jest taka fajna rzecz. Przy czym mój kochany SI 5 no, jest półpłaski. I tyle. Jak to jakoś wygląda? Powiem wam, moi kochani, że cieszę się, że czasami udaje mi się w tygodniu film zrobić. Ja nie wiem, ktoś tam dostał gratulacje. Krzysiek z Bushcraft Dim. O, Krzysiu, ja cię też pozdrawiam. Czy Tomek Foryś? Chyba Tomek dostał laur za to, że zrobił film w tygodniu. No i dobrze, zasłużone. Zachęca nas to, żeby chodzić do lasu w tygodniu również, chociaż na tą godzinkę, półtorej, jak mamy blisko oczywiście. No ja akurat celowo się przeprowadziłem w takie miejsce, że tutaj lasów mam nie do... No, nie brakuje tak naprawdę. Wszędzie dookoła lasy, lasy, lasy i jeszcze raz lasy. Stąd do dużego miasta też jakieś 30 parę kilometrów lasów. Szok, fajna rzecz. Tak mniej więcej, może przesadziłem. Nieważne. Słuchajcie, odymiam sobie tego nożyka. Pachnę już lasem. Umysł i struktura emocjonalna regeneruje się przez to, że tak powiem. Mam nadzieję, że wy na myśl o tym oglądając to teraz też się regenerujecie. No nie jest to samo, co byście byli, no ale ja też czasami przecież leżę w domu czy siedzę, oglądam sobie
i jestem z kolegami w lesie wtedy. Ale dobra, tutaj, że tak powiem, ta herbatka się grzeje. Ja sobie ją wypiję i będę szedł powoli. Z poczuciem, że coś fajnego udało mi się dzisiaj też dokonać. Pozytywnego, tak? Nie tylko dla siebie, ale również dla was, moich leśnych druhów. A herbatkę popijając, to jeszcze jak ona się zrobi, zagotuje. W zasadzie już się zagotowała, no to jeszcze tak króciutko zapowiem, co w następnych filmach. Obawiam się, że za jakiś czas może być to kondor Atrox. No ale cóż. No podoba mi się. Chcecie, to możecie podzielić się w komentarzu. Tak jak was prosiłem w zeszłym odcinku o to, czy możecie coś tam o krukach napisać. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to niech zajrzy sobie tam do tamtego filmu poprzedniego. Nie wiem jeszcze, jak go zatytułuję. SI6 chyba będzie w tytule. I tyle. Tak samo. Jakbyście chcieli, wpiszcie kondor Atrox i popatrzcie. Możecie też się podzielić, co myślicie o nożu kondor Atrox. Albo jeszcze inaczej. Wpiszcie sobie SI Junglas 2. Albo może jeszcze inaczej. Jak nie zapomnę, to wam podlinkuję, o które mi chodzi filmy. Słuchajcie, zagotowało się. A, parzy. Parzy. Podlinkuję tam wam tego kondora Atroxa i SI Junglas 2. Napiszcie, który wam się na przykład bardziej podoba. Jeżeli oczywiście zechcecie obejrzeć te filmy, zobaczyć i wypowiedzieć się, no to tak po prostu, takie urozmaicenie na kanale. Basiu, ta herbatka jest naprawdę mistrzostwo świata. Tfu. Mistrzostwo lasu. Słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam do następnego odcinka i do użytkowania rzeczywistości leśnej. No i tyle. Musiałem obejść, słuchajcie, żeby wyłączyć. No cóż. Fajnie jest na chwilę wypaść do lasu. Pozdrowinki dla was.